Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj będzie audycja bardzo szczególna dla wszystkich przyszłych mam, które świadomie i nieświadomie weszły w ciążę, weszły w rolę matki. Drogie mamy, musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Stałyście się obiektem dla swoich przyszłych dzieci. Obiektem na całe życie. I to wy macie bardzo wielką rolę do odegrania teraz. Niestety w dzisiejszym świecie większość kobiet zostaje mamami przez przypadek. Są to przypadki naprawdę w bardzo dużej ilości. Niewiele kobiet zdaje sobie z tego sprawę, że może wymyślić sobie przyszłego potomka tak, jakby chciała. Z partnerem oczywiście, bo tutaj dwie energie muszą działać. Ludzie nie mają wiedzy o tym, że mogą sobie świadomie wpłynąć na przyszłe pokolenia. Zostało nam to wymazane. Zostało nam to wydarte wręcz i wciśnięte w książki z bajkami. Mówiono o genetyce, mówiono o zasadności dziedziczenia genów, ale nic nie powiedziano o tym, że przyszli rodzice mają wielki wpływ na to, jak będzie wyglądało ich dziecko i jakie będą posiadały, jakie cechy będą posiadały te dzieci. Przyszli rodzice muszą wiedzieć, jak wygląda sprawa. To nie jest tylko i wyłącznie poza ich myśleniem. Właśnie ich myślenie jest tutaj, odgrywa wielką rolę. To właśnie ich myślenie sprawi, jak będzie wyglądał przyszły potomek. Ja nieodpłatnie zamieszczę za chwilkę medytację dla kobiet w ciąży i chciałabym, żebyście podzielili się tą właśnie audycją, która specjalnie dla was, dla kobiet w ciąży, dla kobiet, które noszą w swoim łonie przyszłe pokolenia Polaków, ludzi, którzy odbudują wielkie jestestwo życia na ziemi. To wy macie ten właśnie przywilej zrobić to teraz. Zostałam poproszona o nagranie tej pięknej medytacji dla wielu szkół rodzenia, które wykorzystują właśnie tą moją medytację. Proszę was, w czystości serca i w takiej pobożnej, może nie modlitwie, ale prośbie, żebyście słuchały tego jak najdłużej i najwięcej. Ten kanał nie ma reklam. Nie będą wam przerywać niepotrzebne informacje. Słuchajcie jak najwięcej i jak najdłużej podczas waszych pięknych, ciążowych dni. Rozmawiajcie jak najwięcej z dzieciątkiem. To jest istota, która czuje was, która czuje wasze myśli. To nie jest coś, co się rozwija i nie ma połączenia z waszym ja. Jak najbardziej ma. Dopóki kobiety nie zrozumieją, jak ważne są dzieci i przyszłe pokolenia, dopóty mężczyźni się nie obudzą. A to właśnie mężczyzna przekazuje ten ważny element, który to nasionko, które kiełkuje u kobiety. Także to do was, drodzy rodzice, jest ten apel.
i taka wiara w to, że im większa ilość osób obudzi się z zamiarem tworzenia przyszłego pokolenia i ze świadomością, że mogą to zrobić sami, we własnym zakresie, bez strachu, co się urodzi, czy będzie zdrowe, czy niezdrowe, czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka, to wszystko można zaplanować. Planujesz dziewczynkę, wyobraź sobie, jak wygląda. Planujesz chłopca, wyobraź sobie, jak wygląda. Zrób taki bardzo szczegółowy plan. A potem wszystko się wyjaśni. Zapraszam Was do wysłuchania tej medytacji, o której mówiłam właśnie przed chwilą. I proszę Was o rozsyłanie po osobach, kobietach, ludziach, istotach, które potrzebują właśnie tego filmu. Namaste. Boskość we mnie skłania się ku boskości w Tobie. Rozszerzajmy naszą wspólną wiedzę. Nie zatajajmy jej. Dzielmy się nią. Ludzie i tak się obudzą w swoim czasie. Połóżcie się wygodnie, na tyle blisko siebie, aby każda osoba z Waszej trójki lub dwójki czuła dotyk pozostałych osób. Teraz zamknijcie oczy. Uspokójcie oddech. Niech stanie się lekki, prawie niezauważalny. Pozwólcie, by Wasze ciało powoli się odprężało. Czoło. Miejsce między brwiami. U nasady nosa. Skronie. Policzki. Żuchwa. Szyja. Rozluźnijcie mięśnie ramion, dłoni, pleców, brzucha, pośladków, nóg. Wasze ciało zanurza się w relaksie. Staje się coraz cięższe. Mocniej przylega do podłogi. Oddychacie spokojnie, w swoim własnym rytmie. Spokojny wdech. Spokojny wydech. Poczujecie, jak delikatnie kołyszą Was fale oddechu. Jest Wam przyjemnie. Czujecie się rozluźnieni. Powędrujecie teraz myślami do Waszego dziecka, żyjącego w swoim bezpiecznym świecie.
Spróbujcie wyobrazić sobie, jak ono wygląda. Tam, w macicy, otoczone wodami płodowymi. Obserwujcie je uważnie, studiując każdy szczegół jego ciała. Przyjrzyjcie się jego małej główce. Jaki ma kształt? Czy widać już na niej włoski? A może pokryta jest tylko delikatnym meszkiem? Spójrzcie na buzię waszego dziecka, na zamknięte oczy, malutki nosek, usta, uszy. Widzicie, jakiego są kształtu? Jaki wyraz twarzy ma wasze dziecko? Czy jest podobne do któregoś z was? Teraz przyjrzyjcie się jego rączkom, paluszkom, paznokciom. Mimo, że takie maleńkie, są już całkowicie ukształtowane. Spójrzcie na jego plecy, całe pokryte meszkiem i białą mazią płodową, która chroni skórę. Na małą pupę i genitalia. Może uda wam się zobaczyć, jakiej płci jest wasze dziecko. Teraz przyjrzyjcie się uważnie jego klatce piersiowej. Czy widzicie po prawej stronie, poniżej mostka, miejsce, w którym coś szybko i rytmicznie porusza się pod skórą? To jest serce waszego dziecka. Obejrzyjcie jego brzuszek i pępowinę, tętniący sznureczek łączący je z mamą. Zaobserwujcie, jak przepływają przez nią odżywcze substancje potrzebne waszemu dziecku, aby rosło i rozwijało się. Przyjrzyjcie się teraz jego zgiętym nóżkom, maleńkim stopom, paluszkom. Co teraz robi wasze dziecko? Może śpi, a może czuwa, sąc palec albo usiłuje chwycić rączką pępowinę? Może kręci się, wypróbowując różne ruchy? Przyjrzyjcie się teraz, w jakim świecie żyje wasze dziecko. Otaczają je ciepłe wody płodowe, które chronią przed wstrząsami i pozwalają kołysać się w nich delikatnie, w rytm ruchów ciała mamy. W macicy jest miły półmrok. Światło, które prześwieca przez powłoki brzuszne, ma odcień czerwieni i pomarańczu. Wasze dziecko słyszy wiele rzeczy. Rozpoznaje głos mamy, ale też inne głosy z jej ciała. Bicie serca, świst powietrza w płucach, krew pulsującą w pępowinie i łożysku. Wszystkie dźwięki docierają do niego przytłumione przez wody płodowe. Są delikatne i rozproszone. Wasze dziecko rozpoznaje też wasz dotyk, kiedy głaszczecie lub masujecie brzuch. Razem z mamą przeżywa różne uczucia.
lubi, gdy jest spokojna i szczęśliwa. Poleżcie jeszcze przez chwilę z obrazem waszego dziecka pod powiekami. Oddychajcie spokojnie. Spokojnie oddalajcie się myślami od waszego dziecka. Zostawcie je w jego bezpiecznym świecie. Poruszcie teraz leciutko palcami rąk, potem nóg. Wasze ciało budzi się. Z każdym oddechem nabiera siły i energii. Nie robiąc przy tym żadnych gwałtownych ruchów.